Dotarliśmy do jakichś domków. Chyba wstęp wzbrojony, teren prywatny. Także nie wiem, czy można tam się poruszać, czy można przejść tutaj. Tu oczywiście nie będę wchodził, ludzi niepokoił. Tu jest znaczek, gdzie jest teren prywatny, pisze. Tutaj sobie wejdziemy i zaraz zmieniam kurs na inną drogę. Proszę, tu są domki. Ciekawe znalezisko. Dzisiaj bez żadnych spinaczek na góry, bo zaraz jak ta droga prowadzi na dom, to muszę odejść inną drogę. Źle wybrałem drogę, proszę Państwa, i wtargnąłem na teren prywatny. Psy już czekają. Psia orkiestra. Cholerka, bo teren naprawdę wydawał się bardzo fajny. Tam pies chyba szczeka przed bramą, nie wiem, czy Państwo widzą. Wejdziemy sobie do lasu, tak żeby nie narobić hałasu. Nie wiem, czy uda mi się tu przedrzeć. Na skróty chcę iść. Założyłem spodnie właśnie specjalnie 928 mont, bo z tego co czytałem pogodę, to wilgoć. Mam nadzieję, że podeszła w bucie mi nie odpadnie, na co mam wielką nadzieję. Bo już jest na wykończeniu, na załamaniu nerwowym. Że podzielamy się przez te krzaki. Tam dalej, przepraszam, że nie poszedłem, ale to był teren prywatny i mógłbym mieć nieprzyjemności. Tu jest jakaś dróżka, która prowadzi tam. Trzeba iść w prawo, żeby wrócić się. Także idziemy dalej. Albo mi się wydawało, albo auto słyszałem. Ostatnio rozmawiałem Muhomor? Nie, myślałem. Ostatnio rozmawiałem po ofensywie w Ardenach. No ale nie będę tłumaczył tego, przerabiał tego 200 razy pod rząd na każdej spacerze po lesie. Także jest to w poprzednich odcinkach, czyli chyba 5, 4 i 3, 2 i 1 było co innego kompletnie. Jeśli chodzi o samą wojnę, to myślę, że najbardziej zapomnianym frontem, co mi to jest smuci, jest Pacyfik. Bo gdy Hitler się rodził, to Japońcy już tłukli Chinoli. Bodajże w Nankin była ta wielka masakra na przykład. Tu wychodzimy na jakiś fajny, ładny teren. Zaraz zobaczymy, co to dokładnie jest. Pola, jak będą pola, czyli będą polne kanie. Oczywiście nie mam nawet co zbierać, także myślę, że no i tak nie uzbieram, bo no nie mam reklamówki, nie wziąłem. A w plecaku mam napój i całą lornetkę, cały osprzęt i wszystko się po prostu wyniszczy, tak? Tu poszła.
Ta niebieska skrzynka, co widzicie z naszej, zrobię znak w tą stronę, że trzeba iść. Już coś czuję, jak do podeszwy wdzierają się kamienie. Tam dalej nie wiem, czy jest sens iść, bo to są pola. To może przejdziemy sobie lasem, tak, dla rozrywki. Tak specjalnie dla was założyłem bluzę WZ10, bo mówię, cały czas praktycznie chodzę po lesie, w polarze Helikon Patriot albo w palce PCS Camogrom, odpowiednik multicamu. To mówię, założę bluzę WZ10, też nie jest aż tak zimno, żeby sytuacja wymagała podpinek, nie podpinek. Jest dosyć ciepło. Oczywiście maskę mam, bo jakbym później chciał wejść do sklepu, to mnie nie wpuszczą. Jeszcze zapasy kawy. Choćby nas zdjęli tą czerwoną i żółtą strefę. To uważam, że maski warto mieć przy sobie. Choćby do tego, żeby wejść do sklepu. Muszę na chwilę przerwać. Wracam po krótkiej przerwie. Chcę wyjść na dłużkę. I tam, jak widzieliście państwo, chodziłem coraz to głębiej w las. Ja mam rower Michaela Jacksona, że tak się wydarzy. Idziemy sobie tą ścieżką. Tam nie wchodzę, bo to chyba tereny prywatne. Także co do Pacyfiku, to Japońcy, drugi bataliony Marines, a Marines drugi bataliony Japońców. To jest chyba najbardziej krwawy front tamtej wojny. Stawiam go na równi z frontem wschodnim. Choć myślę, że początkowo Wehrmacht witano jako wyzwolicieli. To będzie zdjęcie na Wikipedii, jak witają tam pułk, czy tam nie wiem, no, garnizon Wehrmachtu kwiatami. To wyzwoliciele, tak? Ja sobie myślałem, że gdyby Hitler miał sposób masowej egzekucji na ludności cywilnej, to miałby po swojej stronie, jakby nie patrzeć, miliony żołnierzy dodatkowych. I wtedy wojna mogłaby być wygrana. Choć wiele generałów, zresztą generał jeszcze powiedział, że jeżeli nie zajmiemy Rosji do późnej jesieni, wojna przegrana. Tak? Nie. Co do lasu, to w tym terenie jestem pierwszy raz. Troszeczkę dalej. Jak tylko kupię nowy rower, pokażę, postaram się, bo ziomek wysłał mi linka na Facebooku, że niedaleko od tu, gdzie ja jestem, są bunkry. Tylko musiałbym jechać jakieś 7 km rowerem, 5, no niech będzie 5 km. I po prostu moim rowerem nie da się jechać. Mam rower z komunii, gdy miałem no tam ile ma się przy komunii, 9 lat, 10, a teraz mam 22, czyli jakby nie patrzeć, że one trochę przestarzały. Jak się uda, to pokażę go na filmiku. Złota habeta Michaela Jacksona.
krótką ścieżką, to powinien być znaczek, tak jest znaczek. Tędy idę. Ogólnie to co do butów 928 Mon, to myślę, że spisują się dobrze, tylko że ta podeszwa, ten mankament właśnie, kurczę. Nawet moja mama, co uważa buty wojskowe za mega okropne, powiedziała, że ładne buty przy mi przyszły w końcu. No naprawdę, w porównaniu z 926 Mon, to 928 według mnie wygląda trochę ładniej estetycznie wykonane. Ale okazało się, że już podeszła jest. No but na zimę na pewno się już nie nada. Już teraz odczuwam taki przy zakładaniu chociażby dyskomfort w lewej stopie. Tak? Bo to na lewym bucie mi się odkleiła podeszła. Dziękuję za chwilę, kolejna część.